Antek, chyba nie tak wyobrażaliście sobie sobotnie spotkanie w Głogowie, bo niespodziewanie wróciliście do Puław bez punktów. No tak, no powiedzmy sobie szczerze, jechaliśmy tam w roli faworyta, szczególnie patrząc na te wyniki, które odnosiły te dwa zespoły. Chrobry był w dołku, ale no cóż, no my przede wszystkim przegraliśmy ten mecz, wydaje mi się tak przynajmniej, w pierwszej połowie, w której nie wykorzystaliśmy bardzo dużo stuprocentowych sytuacji. Przegrywając 5 bramkami do przerwy, zaczęliśmy gonić, jednak Chrobry no poczuł, że może wygrać ten mecz i zawsze to tak jest, że wtedy zawsze idzie i nam było ciężko ich dogonić, no i niestety przegraliśmy to spotkanie, jednak okej, no stało się, no straciliśmy 3 punkty, jednak to jest historia, no liga toczy się dalej, ale przede wszystkim teraz w sobotę mamy mecz pucharowy z Esz. My chyba mimo wszystko w dalszym ciągu powinniśmy patrzeć też również na to, że drużyna została niemalże kompletnie wymieniona w trakcie przygotowań do sezonu i wy tak naprawdę zgrywacie się jeszcze. No tak, to jest prawda. No, ciężko stworzyć jakiś super zespół, kolektyw, który będzie funkcjonował jak taka maszynka w przeciągu 3 miesięcy. No my robimy wszystko, żeby to jak najszybciej zadziałało i żebyśmy właśnie takie mecze jak z Głogowem, kiedy nie idzie, my potrafimy właśnie włączyć głowę i takie spotkania wygrywać. W sobotę kolejny wasz przeciwnik to już rozgrywki pucharowe, rozpoczynacie eliminację, druga runda eliminacji Pucharu EHF i drużyna z Luksemburga Handball Esz. Czy coś możesz nam już powiedzieć o tym zespole? To znaczy od dzisiaj zaczynamy tak naprawdę przygotowania do tego dwumeczu. Dzisiaj trenerzy mają wszystko dla nas przygotowane i będziemy na pewno mieli bardzo dużo informacji na temat zawodników z Luksemburga. No z tego co wiem, to nie jest zespół taki, który, że tak powiem, są osoby nieznane. No, jest kilka nazwisk, które gdzieś tam w europejskiej piłce się pojawiało i na pewno będzie to ciężkie spotkanie. Czy europejskie puchary to dla was dodatkowe emocje? No tak, oczywiście. No, każdy z nas tutaj, przychodząc do Puław, czy osoby, które już są, bardzo chcą grać w pucharach, bo jednak to jest zupełnie inna piłka, nowe doświadczenia, no i okazja pokazania się przed szerszą publicznością. Antek, i na koniec, czy mógłbym Cię poprosić o zaproszenie kibiców na spotkanie z Handball Esz w puławskiej hali Mosir w sobotę? Oczywiście, zapraszam wszystkich kibiców. Liczymy na Wasz doping, na pewno tego potrzebujemy, szczególnie, że to jest dwumecz i tutaj musimy naprawdę zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby zrobić solidną zaliczkę. Także serdecznie zapraszam.